Jacek, trochę smutny ten wyjazd do Olsztyna. Na pewno nie tak wyobrażaliście sobie to spotkanie. No na pewno nie. Ciężko cokolwiek powiedzieć tak bezpośrednio po meczu. Szkoda na pewno tego początku, bo mieliśmy dobre sytuacje, zsiedliśmy i myślę, że na pewno ten mecz inaczej by się ułożył, ale to jest tylko i wyłącznie takie gdybanie. No wiadomo, swoje błędy popełniliśmy tym razem w samej końcówce. Wiadomo, przyjdzie analiza. No ale co, trzeba podnieść głowę do góry. Ja wiem, że nie jest łatwo znowu w tym momencie, no ale mamy kolejne mecze przed sobą. Na pewno szkoda tej sytuacji twojej z pierwszej połowy, kiedy trafiłeś w poprzeczkę. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Z mojej, no na pewno inaczej by taki, można powiedzieć, mój powrót by wyglądał, tak? Nieważne tam jaka bramka, czy ładna, czy nie, na pewno jeszcze więcej pewności by mi dała. Później nawet taka, można powiedzieć, asysta do Filipe trafił w słupek i no starałem się jak mogłem, sił mi starczyło też na tyle, ile starczyło. Ogólnie bardzo się cieszę, że gdzieś tam w końcu zagrałem mecz. Nie mamy zbyt wiele czasu na odpoczynek. Już w sobotę gramy mecz z Zagłębiem Sosnowy. Co będzie kluczowe, żeby przełamać się w tym najbliższym spotkaniu? Kluczowe w tym wszystkim jest to, że na pewno się cieszymy, że kibice wracają na stadion. Mam nadzieję, że to nastąpi już, że ten czas szybko minie. O tak powiem. A co będzie kluczowe, wiadomo. Teraz jest czas na analizę tego bardzo szybko. Zaraz gramy kolejny mecz. Trzeba się dobrze zregenerować. Gramy u siebie, no na pewno mamy pewne jakieś rzeczy do poprawy. Tutaj nie ma co, na tym się skupimy. Jak to poprawimy, to następny mecz wygramy.